Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj przychodzę do Was z taką krótką informacją, co tam zostało zmienione albo dodane, jak kto woli. No i dodana została bardzo fajna opcja do gry, którą można sobie załączyć w ustawieniach, że gdy w momencie, kiedy ktoś do nas napisze na Play, otwiera nam się od razu okno z tym rozmówcą, więc nie musimy go tutaj szukać na lokal czacie, tak jak to było zawsze wcześniej, bo zauważmy, że jak na przykład expimy, latamy gdzieś, bijemy jakieś, nie wiem, obrony, czy gdzieś indziej bossy jakieś inne, jak bijemy, no to tutaj jest spam speli na tym local czacie i zazwyczaj jak ktoś do nas napisał na PW, no to wiadomo, musieliśmy dawać sobie to do góry i tutaj szukać tego rozmówcy i musieliśmy otwierać nowe okno. A teraz została dodana taka opcja, że jeśli ktoś do nas napisze na Prive, no to okno automatycznie się tutaj otworzy z tym rozmówcą, więc to jest bardzo fajny, myślę, pomysł. No i ja Wam pokażę, jak to sobie załączyć. Wchodzimy sobie w ustawienia. Tutaj mamy interfejs. Wchodzimy sobie konsolę. O, tutaj wchodzimy w konsolę i musimy zaznaczyć sobie tą opcję Open New Tabs When Recaving private message. No i musimy tą opcję sobie zaznaczyć, bo każdy z Was ma ją oznaczoną, bo ona została dodana, więc trzeba sobie ją zaznaczyć. No i w tym momencie każdy, kto do nas napisze na Prive, to otworzy się nam okno rozmówcy tutaj od razu, więc zalecam sobie to załączyć. Jest to fajne i przydatne. Możemy sobie to przetestować, tylko teraz musiałbym do kogoś napisać. Może napiszemy Siemka, napisz do robię testa. Tutaj musimy wyłączyć to okienko szybko. Zobaczymy, czy nam odpisze. No tutaj, żeby Wam to zaprezentować, jak to wygląda, że nie mamy rozmówcy na local czacie, tylko od razu się nam właśnie okienko otworzy. Zobaczymy, czy mi odpisze w ogóle. Chciałbym to zaprezentować. Może to jeszcze kogoś napiszemy. Wyłączymy to okienka i może mi odpiszą, żeby to było zdemonstrowane w odcinku. O, widać? Ok, dzięki. Odpisał mi tutaj. Jak widzieliście, okno od razu się otworzyło tutaj, w momencie kiedy... O, jest drugie okienko. I także tutaj się otworzyło od razu okienko. Nie ma tego na local czacie, więc naprawdę jest to bardzo fajne. Zaprezentowałem i myślę, że jest to bardzo fajna opcja, więc jeśli chcecie, to po prostu sobie ją załączcie. Taka krótka informacja ode mnie jeszcze raz, gdzie to załączyć: ustawienia, interfejs, konsola i open new tabs. To musimy sobie zaznaczyć bajką, dać API i dać OK, albo samo OK. Zaznaczamy i będą się nam same okienka otwierały. Pewnie nikt z Was nie jest do tego przyzwyczajony, ale idzie się przyzwyczaić. Ja sobie to załączyłem pierwszy raz, no i też takie dziwnie to było, no ale no myślę, że za kilka dni się do tego przyzwyczaję, że te okienka same się tutaj otwierają, a nie tutaj na local czacie. Nie muszę tego szukać, gdy będę w jakieś bossy i nie będę musiał tego sobie przewijać, tylko samo się otworzy, więc bardzo fajnie. No, także tyle było ode mnie na tym odcinku krótkim informacyjnym. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na streamach. Miłego dnia, pa pa!